Cześć, ja jestem Kacper z Gramy TV 1, a to jest unboxing najnowszej konsoli od Nintendo, czyli Wii U. Tak się prezentuje z przodu. Jest to premium pack, konsola jest w kolorze piano black, który się bardzo rysuje, tak jak w przypadku Xboxa 250 GB bez Kinecta. Znaczy z Kinectem też taka była limitowana edycja, no ale mniejsza o to. I tak, premium pack, 32 giga, Wii U, gra Nintendo Land w środku. Ale dokupiłem razem z Darksiders 2 i Zombie U. A jeszcze było takie coś, czyli folika na gamepada, rysik do gamepada, ściereczka antybakteryjna i taki ten futerał, no case. Dobra, to może zacznijmy od tych najmniej fascynujących rzeczy, czyli starter packa do Wii U. Dobra, otwórzmy je sobie. Otworzymy i mamy tak. Wyjmijmy, nic nie ma. Mamy. Coś tam mamy. I teraz tak, futerał. Dobra, zacznijmy od tego. Folika na ekran plus takie coś, no jak mamy jakieś bąbelki, jak przykleimy folię, to je tym usuwamy. I przeciwbakteryjna lub czyszczący ekran, nie wiem. Rysik. Dobra. I futerał. Jak widzimy, jest duży. Czyli, że gamepad też musi być duży. Dobra, Darksiders 2. Otwórzmy. Tu zresztą tą folię też wyrzucimy. Dobra. Z tyłu jeszcze tak. Płytka z logiem Wii U. No i niby instrukcja pokazuje, jak prawidłowo wyjąć płytę, tutaj ten znaczek, czyli naciskamy i wyjmujemy. Dobra, pudełka od Wii U, jak widzimy, są niebieskie w rozmiarach od pudełek od gier na Xboxa. Muszę tu miejsce zrobić. I Zombie U, przepraszam. Gra jest nowa. Była w takim zestawie, takim paku razem z Wii U. No ale taką mi dali, to taką wziąłem. Dobra. Otwieramy. I tak, o, następny. Następny, no. Do Nintendo taki pin na klub Nintendo niedostępny w Polsce. No i nie wiem, tutaj jest. Nie wiem, no instrukcja. Nie wiem, co to jest. To jest najmniej interesujące, tak więc chowamy to. Tu mamy płytkę. Tak, z tyłu, kompatybilna z gamepadem, kontrolerem Pro i dwoma akcesoriami do Wii, poprzednika tej oto konsoli. Dobra, otwórzmy ją sobie, otwiera się, a jeszcze chwila. To mamy w pudełku, nie wiem, czy to widać.
Kurde, chyba nie widać. Dobra, to... O, może tak bokiem. Czyli tak, konsola 32 giga, gamepad, zasilacz do konsoli, zasilacz do gamepada, kabel HDMI, stacja dokująca, podstawka do gamepada, podstawka do konsoli, sensor bar i gra. Czyli Nintendo Land. Dobra, to się otwiera z tej strony. Muszę zdjąć, przepraszam. Dobra, niech leży. I tak, w ogóle jak ją dostałem, nie była zaplombowana. Dobra, pierwsze pudełko wyciągnijmy. A to odłóżmy na bok. Z tego co wiem, gry dodawane tutaj w pudełku nigdy nie są zafoliowane. O, następny pin na klub Nintendo. Chwilka, a tu co jest? Dobra, mniejsza o to, najmniej interesujące nas rzeczy. No, płyta standardowo do każdego premium packa. Instrukcja. Dobra, teraz tu. Wielki zasilacz do konsoli. Taki klocek jak do Xboxa. Na angielskim wejściu. Dalej. Zasilacz, czy tam ładowarka do gamepada z takim wyjściem. Angielska. Dobra. Specjalne podstawki, do których nie dostaniecie w edycji z białą konsolą, tylko są dostępne w edycji premium. Podstawka na gamepada. Tak wygląda. Nintendo. Tak ustawiamy. Dobra, na bok. Stacja dokująca. Tu naciskamy, wysuwają nam się dwa takie ząbki. Tutaj nie wiem po co te kółka. Nintendo i wejście na ładowarkę. Dobra. Tu mamy sensor bar, który zaraz wam pokażę. Dobra, zaraz wam pokażę. I kabel HDMI. Bardzo dobrze, że go dodali. Plus. Dobra, zobaczmy. No, niczego sobie. Bardzo fajny. O, tak on powinien leżeć. Nie wiem, czy to są naklejki, czy jak, żeby przykleić do tego. Na dosyć długim kablu. Z końcówką taką. Dobra. Dobra. Tu mamy gamepada, a tu konsolkę. Wyciągnijmy ją. O, dobra. Bardzo się klei do tej pianki całej. Konsola wygląda tak. Zaraz wam ją pokażę. Na nóżkach. Dobra. Konsola ma tu włącznik, wyłącznik. Przycisk do... gdy naciśniemy ten przycisk, wyjmujemy płytę lub ją wkładamy. Dioda, która informuje nas, czy płyta jest w napędzie. Przycisk do synchronizacji. Wii U. Wejście na CD, czy tam...
wejście na płyty, o tak, slot na karty SD i dwa USB. Z tyłu mamy wejście na zasilacz, wejście na sensor bar, wejście na standardowe, no, na AV, że tak powiem, wejście HDMI, dwa USB, wentylator, takie wywietrzniki, bo konsola bardzo się grzeje. Dobra. Jak już wcześniej wspomniałem, jest w kolorze piano black, tak więc bardzo się rysuje. O, dobra, tak może być. Teraz wyjmijmy sobie gamepada. Moja konsola chyba była wcześniej wyciągana. Zobaczyliście już, jak były te zielone naklejki. Dobra, mniejsza o to. Analogi 2, krzyżak, kamerka, standardowe przyciski X, Y, B, A, czytnik na przykład do figurek ze Skylandersów, dwa głośniczki, mały mikrofon, Wii U, przycisk Home, pozwalający nam do powrócenia do strony startowej, czy jakoś tak. Wskaźnik baterii, dioda baterii, o tak. TV control. Ten przycisk powoduje to, że z gamepada można zrobić pilota. Tutaj nam się wyświetlają cyferki i power. Od dołu wejście na ładowarkę, na tą, na stację dokującą. Od góry port IRT, wejście na ładowarkę drugie, wejście na słuchawki, volume, suwak, dwa bampery, dwa spusty i mamy tutaj rysik. I z tyłu tak. Gamepad jest ogólnie bardzo duży. Jak położyć tak konsolę, to jest prawie jak konsola. Skoro już konsolę postawiłem na nóżkach, to konsolę wstawię, to gamepada, przepraszam, wstawię do stacji dokującej. No i jeżeli to widać, to tak się prezentuje. Gamepad, tak konsola. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!